Siemanko dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy Monty Blade Warband, gdzie? No cóż, bijemy dosyć ostro Knerwitów, przejęliśmy im dwa duże miasta, Narre oraz Halmar. Narre od razu przekazałem pani Deshawi, Halmar zaś chyba sobie wezmę, ale na tym się jeszcze zastanowię. W ogóle to przydałoby się jeszcze zdobyć zamek Uhun oraz zamek Unuzdaku. Cholera wie, jak to się wymawia. W każdym razie te dwa zamki przydałoby się od razu zająć, co chyba nawet uczynię. Deshawi, już mi jest towarzyszycie, a nie do Narre wraca. W ogóle nie mam nic oblegane, mam nadzieję. Nie, świetnie, wszystkie moje zamki. I twierdze są nieatakowane. O, okej, niektóre oddziały gotowe do awansu. To awansujemy od razu. Ile już mam huskarli? 10. I do tego 11 weteranów. To jest siła, to jest potęga. No, kolejny weteran. Paru wojowników, cudownie. Lancier nad Knerkitów ma swoje armię. Chryste panie. Po prostu... Moje armii znajdą dla siebie miejsce ludzie każdego narodu. I w ogóle. Dobra, na początek. wait. Dobra, jedzenia mam dużo, spoko. Tak więc mogę spokojnie rozpocząć oblężenie zamku, budowanie 48 godzin, o mój Boże! Okej. Tak, tutaj nie może się zbliżyć do mojej armii. Dwie armii nie mogą się do mnie zbliżyć. No, podejdźcie tylko, zginiecie wszyscy. O, posiłki przyszły, cudownie. Rodokowie i Nordowie, no nie, bez jaj będą się bić na moich ziemiach. Kurwiera. No tak. Gdzie oni chcą się bić? Tutaj? Mniej więcej? Bo tak, ja mam tutaj Jelbegi, tutaj też mam wszystkie ziemie. Pojebani. Dobra, wiem, że najechali, będą mi tak najeżdżać te wioski, a niewiele zrobię z tym, ponieważ musiałbym się uganiać od wioski do wioski, by ratować je. Pojebał cię? No, pokój może z nim zawiążę, jak, nie wiem, zajmę Tulgę jeszcze, ich stolicę, ich Hamur, i tam jakieś Asuga nim zostawią. Wtedy się zgodzę na pokój, będą stanowili dla mnie tarcz z tej strony przed Saranidami. Ou, co tam było? Dobra, prowadzimy żołnierzy do szturmu. No, cudownie. Tylko ta... jakiej było? Katrin, tak? Tak, Katrin, tylko Katrin została przy mnie. Tamte pozostałe się wycofały. Ale i tak mam... masę ludu. Zdobędziemy z trudu te mury. Przynajmniej powinniśmy. W ogóle śmiesznie wygląda moje uzbrojenie. Zbroja knergicka. Miecz. O, miecz ja mam... taki ten... najprostszy... czy jeden z prostszych... jakim było? Swadiańskich? Tarcza Huskarla, topór Huskarla, hełm również Huskarla, ale zbroja już innego narodu. Oj. Tutaj... Artimenter może mi paść zaraz. Okej. Okay. No comment. Zajebiście się bija to włócznie. Ta, przydałby się jakiś ten, nie wiem, skrypt do inteligencji w tym w Warbandzie, żeby jak oni tracą tarczę, to żeby nie stali jak idioci tutaj, tylko się zamieniali z innymi, którzy mają jeszcze tarczę. To by zdecydowanie mniej ludzi tracił w bitwach. Zaraz ich stracę.
Na pewno tego to najnowsze. Mówiłem, dobrze przynajmniej, że sobie ogłuszają, nie przez strzały, a nie zabić najczęściej. Idzie... No, ten został zabity, bo heada dostał. O mój Boże, jak się położyli. A! Nie strzelaj do mnie! Patrzę na zwłoki moich żołnierzy. Dobra. Ustawimy się tu. No i... Zaraz podjedziemy. Nie, ale te wszystkie tarcze Huskarli tak wystawione. Na tym wzniesieniu. Pięknie to wygląda. A ty co? Idź pan stąd, moje miejsce. Fierentis oberwał. Stracę wszystkich bohaterów, zanim dojdę na mury. Pani Katyn się jeszcze trzyma. No tak. Ona ledwo co oberwała właściwie. O, cudownie. No, chodźcie panowie. Nasi wrogowie czekam na rzeź. Chodź. Kurczę, jakbym jeszcze było troszkę więcej miejsca, to myślę, że wow. Tutaj mają dosyć nawet elitarne wojska, widzę. Sporo mają lancierów tych mocnych, O mój Boże, co się stało? Nie chcę umierać. Dajcie mi z tym wyjść. Ginta. Ginta. Okej. No to cudownie. Teraz tylko jakoś tam się wbić. Oj, Remus jeszcze się trzyma na nogach. No nie, weteran straciłem. Shit! It happened. Okej. No, to teraz... W sumie niewiele mi pozostaje na roboty. No, wygraliśmy. Nice. Dużo obrońców było w pizdu. Straty, 6 zabitych. Kogo straciliśmy? 2 weteranów. Jednego jeźdźca. Okej. Okay. Spoko, bo nam bierzemy wszystko oczywiście. Dun 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 dun. Sprzeda się. I komu dać to? Ty nie szlenna. Trzymaj. Masz zamek. Dobra, to odchodzimy. O, shit, ile tu armii. Okej. Okay. Saveniemy i... Okej. Okay. Teraz pytanie, czy ja chcę się bić z nimi wszystkimi naraz? A co mi tam? Hejo! Czy ty jesteś tak głupi, by myśleć, że taka przewaga mi przerazi? Piechota z przodu oczywiście. Strzelcy. Chcę jeszcze sformułować szyk. Konnica też się niech tu ustawi. Okej. Wyrżniemy ich. O! Lord. O! Lord. Widać, że... Swadiański. Cudownie dostał.
Okej. No, pięknie jak na razie idzie. Ile strat? Właściwie nikogo. Wow, bandyci nawet tu są. Ło, nordowie. Chryste. Dlaczego się bijemy z nordami? Dobra, to są zdrajcy jak coś, panowie. Zdradzili Odyna i w ogóle. Tak więc zarąbać ich również. Chryste, jebani nordowie. Kurwa. Zaczęli spierdalać. Okej. Okay. Ej, może się cofnę? Gdzie moje wojska? Tam, okej. Okay. No problemo. Oj, to jest rzeź. To jest rzeź. To jeszcze przyjdzie, o nordowie idą. Panowie zdrajcy czekają na swoich katów. Ale żadnego huskara nie mają. Najwyżej szkolnych piechurów. No chyba dzisiaj padnie większość sił knergickich w tej bitwie. Coś tak czuję. Cudownie. Oj. Straciłem na jedno ostrze. O mój Boże, dobra. Oj, trochę mnie biją. To są w końcu nordowie, a nie jacyś knergici. Zdrajcy bo zdrajcy, ale bicie umieją jak nordowie. Chodź tu. Ilu straciłem? Dwóch. Sojusznik trzech. Ogół ranionych 15 łącznie. Oni stracili już 115. Te. Strzelcy, ustawcie się też tutaj. No cóż, teraz tylko czekać, aż będą podjeżdżać pojedynczo i ginąć z naszych rąk i w ogóle. Ojej. Dobra, teraz to nudniejsza część bitwy. No chodźcie tu, knergici, kurwa, nie będziecie szczylać do mnie. Jest to jakiś wierzchowiec, którego mógł użyć? Oczywiście, że nie, pewnie. A nie, to ten już używany. Mój pewnie już nie żyje od dawna. Okej, jeźdźcy. Do ataku. Dorwijcie go.
Nie wiem, czy jeszcze dostaną posiłki, ale chyba nie. No, dokładnie, bardzo oni się sprawiliście się, panowie. Zaatakuj wroga ponownie. Oj, teraz... Nie mam tak ładnej sytuacji, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu. Ale też nieźle. No. Teraz będą mogli szarżować na mnie. Wtedy stracili dosyć impet, więc chyba w tym starczy trochę więcej ludzi stracę. Okej. O mój Boże, już chłopstwo na mnie idzie. Widać, że im się wojska kończą. Paru nordów. I kolejna szarża kawalerii. Dobra. Dobra. Idzie cudownie na razie. Ile ekspa. O mój Boże, jaka bitwa, pizd wielka. Tak, tak się biją nordowe, proszę państwa. Gincie. O mój Boże, to... Zaraz. Czy my tu mieli też Vergirowie? Chyba nie. Vergi ci dalej, tylko ci już najsłabsi totalnie. Oj, przepraszam. Dobra, chodź, chodźcie tu. Chodźcie. Ty! Auć. No, który? Który jeszcze się ośmieli do mnie zbliżyć? O Boże, mało życia mam. Oj. Auć. Dobra, kawaleria do ataku już. Straciłem bojówkarza jednego, ale... Niech tam. O, czy tego ognika mogę użyć? Mogę!
genialnie rzekonno. Zejs, te. O, tu jest jeden. Cześć. Ciekawe, czy go dokonie. Pewnie nie, nie, on ma jakiegoś wyjebanego w dokonie. Oczywiście. No. Nice, awans. Tam jeszcze jest. No. Naprawdę? Świetnie. Dobra. Kolejne zwycięstwo, aż końce doliczone. Straty 1. Straty wroga. Pizdu. Okej. Okay. To panowie, kolejna bitwa. Znowu nie mam plusu w postaci terenu. Nawet co, oni są teraz na plusie. Oj. Chyba strzelców nie mam w ogóle. No. Dobra. Są piechotę, cudownie. I trochę konnych. Pięcie. O, znowu jakieś bardziej elitarne wojska wyjątkowo przyszły. Zadziwiające, że jakieś jeszcze nie zostały. Ale... Czego, ale woli walki i mówić nie można w tej chwili. A to mój, cudownie. A ucimy, rany ucimy mój. Oj. Auć. Co to za pani? Obrońca obozu. O mój Boże, ile konnych. O! Tarcza. Auć. Więcej was... Matka nie miała? Dobra, jak czas o tym w ogóle. A, jeszcze okej w miarę. Przepraszam was na chwilę. Okej, jestem z powrotem. Przy okazji sobie herbatki przyniosę od razu, skoro i tak musiałem na sekundę wyjść od komputera. Dobra, ginta panowie, ginta. Ile ich już poległo tak w ogóle? 50. Dobra, kolejni tam jakoś idą powoli. Nadciągają. Ja troszkę mało życia mam i to boli, bardzo boli. Ale ile później będzie łupów moich. Tyle będzie łupów. Jak wojska awansują. Takiego? Takiej szkoły bitewnej chyba jeszcze nie mieli. Jak świat długi i szeroki. To tylu knergitów w jednej bitwie chyba jeszcze nie wyszło. Oj, przepraszam. Dobra, już chłopskie wojsko wyłącznie nadchodzi praktycznie. No paru nordów tam ma. Cześć. 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 Ktoś jeszcze?
A mogę łuk wziąć. Nie, po co? Ou! Oj! O! Bez jaką w końcu dostał? Mi się wydawało, że bardziej niżej trochę. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu. O, pokażę wam, o, tutaj mniej więcej chyba tak dostał. A coś się przestawił topór, jak upadł. Straciłem jednego swadienskie zbrojnego, cudownie, tego nie potrzebowałem. Dlaczego nie o nim? A, mam za mało życia. Cholera. No nie wiem, czy moi to wygrałem beze mnie, więc odejdę. Chociaż oj, teraz to sfailowałem. Straciłem przez to łupy. Kurczę. Fail. Dobra. Mniejsza. Mówi się trudno. Jeszcze się to będzie. Mnóstwo łupów. I tak jestem bogaty, obrzydliwie. A, mogę sobie awansować wojskę przed następną bitwą i trochę siebie uzdrowić. Ile łoczyń teraz będę miał? Wow. No dobra, tych nakuszników. No i chyba wszyscy. Wszyscy bohaterowie są ranni. Ojej. Ojej, ty jeszcze chcesz się bić? O, jakie straty. 19, 23, 16, 27. Jezu, wytracę teraz ludzi. No a jak? Dobra. Zostajesz moim jeńcem. A co mi tam? Tak, obierzemy lansierów, bo będą drodzy do sprzedania. Tych na pewno. Dobra, kogo możemy sprzedać? Współplemieńców. Dobra, tam i tylu. Wow, okej. Okay. Troszkę tego jest. Nawet chyba te... Wyrzucę część tego, co mam już. Możemy tak... Okej. Tyle. Niektórzy oni, że gotowi do awansu ponownie. Dobra, huskarli. Huskarli straciłem, cholera jasna. Aj. Czy to lansiera? Kusznik. Obręczynie obozu. Mam siostrze miecze jeszcze? Mam parę. O, tak. Siebie też mogę awansować. Do charyzmy. Może do posługiwania się tarczą. No i w sumie tyle. No i dobra. Tak, chwilowo straciłem masę ludzi. Za dużo, zostało mi 60, że z dwuosobowej armii. Tak więc... Dobra, przyjmiemy ofertę. Tak więc, no cóż, cofamy się do Dirim. Na rynek, handlarze bronią, sprzedajemy całe to żelastwo, którym się pamięta po jakimś punku. Niepotrzebnie zupełnie. Pam param, pam param, param, pam, pam, pam. I tak, co tu mamy? To miecz gorszy od mojego topora. Dobra, tu nie jest potrzebnego, co mógłbym sobie kupić. Buty. Gorsze od moich, hełm. Lepszy od mojego, ale cięższy sporo. Niepotrzebnie chwilowo lepszy hełm. Tak więc też tylko sprzedamy to, co mamy do sprzedania. Okej. Okay. Konie. O, tutaj zbroja jeszcze została. Konie, jakie ja mam? Osiągnąłem koń masywnego wyglądu. Lepsze by się przydało, ale żadnego nie zdobyłem, tak więc wszystkie te sprzedałem koniki. Zawsze mi tak konie prawie nie używam. O, nie ma tak, pany.
Dobra. Te okna sprzedamy kiedy indziej. A na razie uzupełnimy sobie zapasy trochę. No i może do tawerny, może będą jacyś najemnicy. Najemny kawalerzysta, a weźmy ich. Czterech niech będzie. Właśnie kupów, cudownie, ciebie też szukałem. Mam sporo więźniów na sprzedaż. A się zbogacę na tych więźniach. Ojej. Dobra. Cudownie. No to jeźdźmy może od razu do Suny i do Preyven. Właśnie, chwilowo zapomniałbym. Mogę zakończyć kampanię. Chwilowo pójdziemy do Suna, potem Halmra wezmę dla siebie. Kolejne miasto dla mnie. Dobra. O właśnie, farbiarnia. Zapomniałbym. Czy coś tu się dzieje w ogóle? Dobra, jebać to. Zarządzaj miastem. Zbuduj wieżę więzienną. Kontynuuj. Co tam? Handlarz końmi. To chcę sprzedać. Zbroje. Czy jest jakaś zbroja lepsza od mojej? Takie pytanie. Nie. Jakiś topór lepszy od mojego? Również nie. No, trzy. Chociaż może miecze będą lepsze, chwila. 32, 31. Nie, też gorszy. Dobra. O. Tutaj. Odwieźć tawernę. Może będą coś niemicy. Jeździec. Marni to kolejny bohater. Zostało ci ostatnie 5 denarów, nie lubisz być samotnie. No cóż, dobra. O, cudownie, mamy kolejnego bohatera. Tym razem kupca. Tak, dotąd mieliśmy wojowników, pijaków, morderców. Teraz mamy kupca. I w ten sposób mieliśmy świat. Co pierdolę. Dobra. Miesza, w każdym razie, w tym miejscu już zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnych filmów z Monte Blade Warband. Do zobaczenia, cześć!